W tym tygodniu planety będą nas poganiać do szybkiego załatwienia spraw i cieszenia się długim weekendem, który nadchodzi. Zanim to jednak nastąpi, pierwsze trzy dni tygodnia, pierwsza połowa tygodnia będzie sprzyjać załatwianiu różnych trudnych spraw. Poniedziałek nie jest za dobry na jakieś trudne wyzwania, ponieważ Księżyc jest w Koziorożcu, w niekorzystnym z tym aspekcie z Saturnem. Od południa do tak naprawdę późnych godzin wieczornych unikajmy jakichś zadań, które mogą nas przerosnąć. Za to już we wtorek, mimo że Księżyc jeszcze do popołudnia będzie w znaku Koziorożca, który zawsze nie sprzyja zaczynaniu nowych spraw, jednak we wtorek, jeżeli chcemy zrobić coś, godziny popołudniowe lub koło południa będą temu sprzyjać. Najlepsza godzina w ciągu dnia, a tak naprawdę to jest wieczór dopiero, kiedy między 22 a 23 Księżyc ustawi się w opozycji do Merkurego. To jest dobry czas, żeby załatwiać różne sprawy ze znajomymi, rozmawiać, nawiązywać kontakty. Środa, bardzo dobry dzień, więc to jest taki najlepszy dzień w tym tygodniu, żeby i coś przedsięwziąć, i zacząć nowe sprawy, i też różne sprawy towarzyskie, uczuciowe lub związane z pieniędzmi, właśnie w środę warto jest je załatwiać. A to z powodu tego, że na niebie będzie koniunkcja Wenus ze Słońcem w znaku Lwa, która też będzie w takim szerokim trygonie do Jowisza, więc ta dobra aura z zeszłego tygodnia jeszcze właśnie w środę nam się dodatkowo wzmocni przez Wenus, która będzie razem ze Słońcem, co ogólnie sprzyja temu, żeby szukać pomocy, szukać, nawiązywać właśnie kontakty, podpisywać umowy. Środa jest bardzo, bardzo dobrym dniem w ogóle w sierpniu na załatwianie tego typu spraw. Jedynie godziny bardzo wczesno poranne są niespokojne. Do 7 rano Księżyc w kwadraturze z Uranem może sprawiać, że będziemy niestabilni, nerwowi, ale już potem jest cały dzień bardzo dobry. Szczególnie wyjątkowo dobre momenty dnia to jest godzina 8, kiedy właśnie będzie koniunkcja Słońca z Wenus, i potem wieczorem między 22 a 23 Księżyc w sekstylu z Jowiszem też sprzyja różnym miłym towarzyskim sprawom, ale też wysyłaniu ważnej korespondencji i przygotowywaniu się oczywiście już do długiego weekendu. Cały tydzień będziemy też dosyć tacy nakręceni z powodu pełni Księżyca w znaku Wodnika, która wydarzy się dokładnie w czwartek w ciągu dnia. Dlatego już od poniedziałku możemy być troszeczkę poddenerwowani, troszeczkę za szybko chcieć jakieś sprawy załatwiać, lub jeżeli są jakieś ukryte konflikty, napięcia, one mogą już od poniedziałku wychodzić. Troszeczkę bądźmy wyrozumiali dla innych, ponieważ taka pełnia z jednej strony skłania nas do tego, żeby w pełni odpoczywać, cieszyć się pogodą i latem, ale z drugiej strony aż do środy, aż do czwartku pewne rzeczy trzeba będzie załatwić, trzeba będzie dopiąć przed tym weekendem, więc warto jednak być wyrozumiałym i w żadne konflikty się nie wikłać. Natomiast w pełnia, która w czwartek będzie, no sprzyja zabawie, odpoczynkowi, ale nie róbmy niczego na siłę, nie spieszmy się, jeżeli jedziecie samochodem, czy rowerem, czy motorem. Wszystko spokojnie i rozsądnie. Pełnia jest w czwartek o 14:30, potem troszeczkę już emocje opadną, ale zabawa na pewno będzie przednia przez cały długi weekend. Bardzo dobry moment też między 15 a 16 w czwartek, kiedy Księżyc będzie w opozycji do Wenus. To jest dobry czas też na spotkania, telefony, nawiązywanie różnych kontaktów. Piątek, Księżyc znajdzie się już w znaku ryb, dlatego piątek, sobota i niedziela będą takie bardziej sprzyjały, bardziej kameralnym spotkaniom, imprezom również, ale będziemy bardziej wrażliwi, bardziej chętni, żeby coś bardziej emocjonalnie przeżyć, pójść do kina, zobaczyć ciekawy film, spotkać się z bliskimi osobami. Natomiast w piątek może nas coś zaskoczyć, na niebie kwadratura Merkurego z Uranem pomoże nam z jednej strony rozwiązać jakiś problem, czy znaleźć ciekawe rozwiązanie w sytuacji, w której się znaleźliśmy. Z drugiej strony może to być jakaś ciekawa propozycja, też zawodowa, mimo że to jest piątek, długi weekend, ale niektórzy, jeżeli pracują, to właśnie w piątek mogą dostać jakieś nieoczekiwane propozycje. W piątek tak naprawdę cały dzień jest dobry, ale godziny poranne są nerwowe, Księżyc jest w opozycji z Marsem. Natomiast potem już od południa aż do 19 ta Merkury w kwadraturze z Uranem nie sprzyja też spieszeniu się, ale bądźmy pod telefonem, odbierajmy maile, wiadomości, bo coś ciekawego może nam się przydać.
wydarzyć, coś ciekawego możemy zdobyć, jakąś informację. W sobotę bardzo dobry dzień, księżyc w rybach będzie bardziej nas rozleniwiał, ale też pomoże nam odpocząć lub spędzić czas z bliskimi. Najlepsze godziny w ciągu dnia to jest południe, potem wieczorem między 18 i 19 to jest jedyny moment, kiedy możemy się troszeczkę zdekoncentrować, zakręcić, więc nie wyznaczajmy sobie na tę porę w sobotę jakichś ważnych zadań. Niedziela również dosyć spokojna, odpoczynkowa, aż do 18.30 księżyc jest w znaku ryb, potem wejdzie do znaku barana i poczujemy takie ożywienie, już będziemy bardziej nastawieni na nowe rzeczy na przyszły tydzień. Ale ogólnie cały dzień jest o tyle ważny, że Mars rano przechodzi o 7.18 do znaku panny. I tak naprawdę powoli od tej niedzieli w tym tygodniu zacznie się na niebie bardzo korzystny układ planet. Mars w znaku panny ustawi się w trygonie do Urana w byku i potem będzie tworzył wielki trygon ze Słońcem, Merkurym i Wenus, które po kolei od przyszłego tygodnia będą przechodziły do znaku panny. Dlatego od przyszłego tygodnia jest to dobry czas, żeby myśleć o sprawach biznesowych, finansowych, zawodowych, bo bardzo dużo rzeczy będzie się wyjaśniać, układać, nowe propozycje, okazje się będą pojawiać, więc potraktujmy ten tydzień jako jeszcze odpoczynkowy, towarzyski i swobodny, bo od przyszłego tygodnia będziemy bardziej gotowi do nowych zadań. Życzę udanego tygodnia, a po horoskopy dla 12 znaków zodiaku, jak zwykle zapraszam do obejrzenia na naszym kanale filmiku Miłosowy Krogulski. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!